Zdaję sobie sprawę, że dotychczasowe filmy na temat obwodów rezonansowych i pewnie wzmacniacza rezonansowego również są takie dość ciężkie do przyswojenia i nie widać z nich na razie żadnego specjalnego pożytku, ale to było wszystko po to, żeby dociągnąć temat do generatora i skupimy się tutaj na klasycznym generatorze Kolbitza. I tu będą takie dwa podejścia, zaraz to omówię. Najpierw waga tematu, no poziom jest zdecydowanie zaawansowany, trudność no maksymalna, nawet być może troszeczkę nad 10, ale zacznę od wersji łatwej, żeby to jakoś uprzystępnić na początek mało zaawansowanym osobom, a potem spróbujemy to naprawdę rozszyfrować. Przydatność, no może nawet trochę przesadziłem, że 6 na 10, bo ja wiem, czy generatory LC w tej chwili są ludziom jakoś bardzo przydatne, chyba nie. Więc no trudno to wyszacować, jaka jest ta przydatność i zostańmy przy tym, to jest tak czy siak ten wskaźnik przydatności jest bardzo umowny. No i zacznijmy od tego, jak wygląda taki klasyczny generator Kolbitza. To właśnie on, to jest taki wzmacniacz w układzie wspólnej bazy. Jeden tranzystor raptem i no i cóż, no można powiedzieć, że właściwie no wydaje się, że układ jest bardzo prosty, bo przecież ma tylko jeden tranzystor, nawet popularny, aczkolwiek równie niedobry jak popularny generator astabilny Eagles Jordana ma aż dwa tranzystory, a tutaj tylko jeden, bardzo mało elementów i no, wydawałoby się, że tak prosty co do struktury układ jest prosty również do zrozumienia. Niestety ludziska, przykro mi, ale nie. On jest naprawdę bardzo trudny, a to głównie dlatego właśnie, że ma mało elementów. Ta mała liczba elementów jest w pewnym sensie jego najważniejszą wadą. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że tutaj wszystko wpływa na wszystko, co będę pokazywał dalej, ale na razie skupmy się tylko na takich absolutnych podstawach, żeby pokazać samą ideę generatora. I tu zatrzymam się na razie tylko na poziomie takiej ogólnej, standardowo-szkolnej klasyfikacji. Otóż mamy trzy takie generatory podstawowe, klasyczne. To jest generator Kolbitza właśnie. I on ma charakterystyczne takie elementy. No, tranzystor, który oczywiście wzmacnia. Jest to tranzystor, jest to konfiguracja wspólnej bazy. Wyjście jest z kolektora na obwód rezonansowy, a wejście jest na emiter i to jest ten drut idący od prawej, od góry i od prawej strony do emitera. To jest obwód dodatniego sprzężenia zwrotnego. Więc mamy obwód rezonansowy, oczywista rzecz w generatorze LC, bo najpierw właściwie to jest, najpierw trzeba powiedzieć, to jest wzmacniacz rezonansowy w układzie wspólnej bazy, którym dokonano zamknięcia wyjścia z wejściem. No i to właśnie jest ten drut idący od góry do dołu do emitera, to jest dodatnie sprzężenie zwrotne. Polaryzacja bazy standardowa, tutaj nie ma żadnych tajemnic, przynajmniej w tym miejscu nie ma żadnych trudności, zwykły dzielnik, kondensator CB po to, żeby zewrzeć tam na bazie składową stałą. No i teraz jest dzielnik pojemnościowy, który jednocześnie dzieli sygnał z wyjścia i jednocześnie stanowi no taką złożoną z dwóch kondensatorów pojemność CR, czyli te dwa kondensatory w połączeniu szeregowym decydują o i oczywiście razem z cewką LR decydują o częstotliwości rezonansowej i można powiedzieć, że no po prostu zamiast jednego kondensatora obwodu rezonansowego są dwa, to jeśli chodzi o rezonans. Natomiast to, co jest, może być na początku zupełnie niezrozumiałe, to, że te dwa kondensatory tworzą dzielnik. Tutaj jest on z prawej strony odtworzony tak, żeby było łatwiej to wytłumaczyć. Tak jest dziwnie narysowany, że akurat masa jest od góry, no bo
CR2 jest przyłączony górną okładką do zasilania, więc sygnałowo to znaczy, że jest dołączony do masy. I ten dzielnik pojemnościowy jest właśnie jakby pierwszym elementem dodatniego sprzężenia zwrotnego, czyli najpierw jest dzielnik, który jednocześnie oczywiście, jak już powiedziałem, pełni rolę pojemności ustawiającej rezonans. Najpierw jest dzielnik, a potem jest już właściwie no, zwykłe połączenie do wejścia wzmacniacza. Dlaczego jest w ogóle dzielnik? Zatrzymajmy się na tym przez chwilę, jeszcze na tym poziomie takim stosunkowo łatwym. Ano dlatego, że jak może pamiętacie z wykładu poprzedniego, czyli o wzmacniaczu rezonansowym, to nawet kiedy uparliśmy się na maksymalną dobroć tego wzmacniacza rezonansowego, żeby obwód rezonansowy był no, w miarę możliwości jakościowy, miał dobry rezonans, to i poszliśmy, że tak powiem, w stronę dobroci, kosztem wzmocnienia, to i tak wzmocnienie tego wzmacniacza wyszło nam koło 100, a dobroć przyjętej cewki była, przyjęta dobroć cewki była 20, więc to znaczy, że ten wzmacniacz rezonansowy, który tutaj obejmujemy pętlą, ma, jakby to rzec, strasznie duże wzmocnienie. Bo 100 dla generatora to jest strasznie duże wzmocnienie. A to dlatego, że generator jak już generuje poprawnie, to jego wzmocnienie w pętli zamkniętej, tego pętli dodatniego sprzężenia zwrotnego, jest równe 1. I wprawdzie generator startuje ze wzmocnienia większego od jedności, to będę tłumaczył później, ale musi dojść samodzielnie, musi dojść ze wzmocnienia, które na początku jest przy starcie generacji, jest większe od jedności, musi samodzielnie dojść do wzmocnienia równego 1. I nie znamy takich mechanizmów tak super skutecznych, żeby zdusić wzmocnienie ze 100 do jedności. Można spróbować zdusić wzmocnienie tym jakimś tam wewnętrznym mechanizmem, który jest ukryty w tym generatorze. Można zdusić, no bo ja wiem, z 3, no może z 5, ale nie ze 100. Dlatego najpierw jest dzielnik. No i te podstawowe generatory, te trzy takie, trzech słynnych braci, rozróżniamy po właśnie typie zastosowanego dzielnika. To był Colpitts, a teraz będzie Hartley, generator Hartleya. Tym się różni od Colpittsa. Zamiast dzielnika z pojemności, tutaj jest z kolei dzielnik z indukcyjności. Tutaj pojemność CR jest jedna, natomiast są dwie cewki, które tak samo jak w poprzednim przypadku tworzą dzielnik reaktancyjny. Tamten był reaktancyjny pojemnościowy, a to jest dzielnik reaktancyjny indukcyjny. No i znowu cewki LR1 i LR2 jednocześnie ustalają wypadkowo w połączeniu szeregowym ustalają częstotliwość razem z pojemnością CR, a jednocześnie tworzą dzielnik, czyli no właśnie zapewniają to wstępne zduszenie tego nadmiernego wzmocnienia, które wykazuje generator. To jest takie bardzo, bardzo, bardzo uproszczony opis. Ustalają w takie wstępnie duszą wzmocnienie tego wzmacniacza rezonansowego ze 100 do powiedzmy, no nie wiem, może 3, może 1,5. I wtedy już mechanizm, który jest tam ukryty w tym generatorze, jest w stanie być może doprowadzić do wzmocnienia końcowego, które musi wynosić 1. No i wreszcie trzeci typ generatora, który ma z kolei sprzężenie między wyjściem a wejściem zrobione poprzez transformator, to jest generator Meissnera. No i tym właśnie się klasyfikuje te generatory, czyli Colpitts dzielnik pojemnościowy, Hartley dzielnik indukcyjny i Meissner dzielnik, właściwie nie tyle dzielnik, co tłumienie wstępne poprzez zastosowanie transformatora. Co należy rozumieć w ten sposób, że ten transformator ma przełożenie w dół, czyli uzwojenie pierwotne, tam gdzie jest LR1, ma więcej zwojów niż uzwojenie wtórne, to które nazwałem LTR, czyli takie, które no, jest jakby uzwojeniem wtórnym. Ono ma po prostu mniej zwojów.
I na przykład, no bo ja wiem, ma przełożenie taki transformator, bo ja wiem, załóżmy, jeżeli wzmacniacz rezonansowy miał wzmocnienie 100, my chcemy mieć wzmocnienie powiedzmy 2, to tak bardzo od siekiery to opisując, należałoby zrobić transformator z przełożeniem 50. 100 przez 50 da 100, wzmocnienie pierwotne przez 50 da wynik 2 i to będzie wzmocnienie początkowe tego generatora. No i wreszcie to można powiedzieć jest właściwie prawie wszystko, bo pojawiłem się na wizji, więc dzień dobry. To można powiedzieć, że na poziomie takiego ogólnego rozumienia to jest z grubsza wszystko. Czyli mamy, to jest generator Kolbitza, wracam, bo on jest najchętniej stosowany i najbardziej popularny. To jest zresztą uzasadnione, dlaczego akurat ten. Dojdziemy do tego, ale nie jakoś bardzo szybko niestety. To jest naprawdę bardzo trudny układ, uwierzcie mi, bardzo trudny i to nie jest tak, że ja specjalnie chcę to jakoś zamącić, żeby było bardziej jakoś takie zrobić wrażenie. Nie, jakbym miał sposób na to, żeby to prosto wytłumaczyć, to bym to zrobił, ale tutaj naprawdę jest dużo trudnych do uchwycenia zjawisk, które co najgorsze zachodzą wszystkie naraz praktycznie. I właśnie to jest wadą tej struktury, że ma bardzo mało elementów i jakby te elementy mają jednocześnie różne funkcje. Czyli reasumując jeszcze raz na Kolbicie. Zwykła wspólna baza i wzmacniacz rezonansowy. To, ten kawałek, to jest sprzężenie zwrotne z wyjścia do wejścia, a tu jest ten właśnie dzielnik pojemnościowy CR1, CR2. No zwykle wychodzi tak, że CR1 jest mniejszy niż CR2. Powiedzmy, że musimy stłumić, nie wiem, wzmocnienie jest pierwotnie 100, a my chcemy to stłumić do 2, żeby wzmocnienie w całej pętli było 2. Tutaj jest 100, stąd dotąd jest 100. Na obwodzie rezonansowym jest 100 razy więcej niż tu, ale żeby można było w ogóle myśleć o tym, żeby sam generator dał radę zjechać ze wzmocnieniem początkowym do jedności, no to nie możemy zaczynać od 100, bo to by oznaczało konieczność redukcji stukrotnej wzmocnienia, co jest właściwie, zwłaszcza w tak prostym układzie, niewykonalne. No i dzielnik, właśnie dzielnik pojemnościowy, czyli ogólnie we wszystkich tych generatorach dzielnik ma charakter reaktancyjny. I teraz możemy wytłumaczyć już chyba powoli, dlaczego reaktancyjny, a nie po prostu dzielnik z oporów, z oporników. Ano dlatego, że my chcemy mieć, co ma robić generator LC? Generator LC ma generować sygnał sinusoidalny. A skąd ma być ten sinus? No z tego, że obwód rezonansowy ma dużą dobroć i wytnie wszystkie inne składowe niż tę jedną wyróżnioną częstotliwość, nazwijmy ją FR. Ale żeby to działało, żeby naprawdę to wyglądało sinusoidalnie, to ten obwód rezonansowy musi mieć w miarę dużą, przynajmniej przyzwoitą dobroć. Jeżeli będziemy tłumić to w sposób rezystancyjny, to dodamy do obwodu rezonansowego jakieś opory. A bardzo często jest tak, że no mamy cewki o słabych dobrociach. To akurat na częstotliwościach rzędu tam kilkudziesięciu, kilkuset megaherców, cewki akurat, ja najchętniej się poruszam w tym obszarze, i cewki akurat wychodzą tam z dużą dobrocią. Ale no powiedzmy na kilka megaherców cewka będzie raczej miała dobroć kiepską i dodawanie tutaj jakiegoś dzielnika rezystancyjnego, czyli moglibyśmy sobie wyobrazić, że robimy to w ten sposób. A może nie tak. Obwód rezonansowy. Spróbujmy zrobić taki eksperyment zwykły. No i teraz usiłujemy zrobić sprzężenie zwrotne dodatnie na emiter. Wiemy, że tutaj jest za duży sygnał.
powiedzmy, że tutaj się odczepi od jakąś taką, to jest pojemność CR, to jest LR cewka do rezonansu. Tutaj zrobię jakieś takie, jakąś taką pojemność sprzęgającą, dużą, po prostu chodzi o to, żeby tutaj nie mieszać ze składowymi stałymi. No i zrobię dzielnik. Na przykład taki. To jest takie na chwilę takie rozważanie. Czy tu kondensator, czy tu. W sumie wszystko jedno, niech będzie, że tu. Tak będzie chyba czytelniej. No i tutaj mamy taki dzielnik, który ma podzielić ten sygnał, ale to R3, R4, cały ten dzielnik dodaje się rezystancyjnie do obwodu rezonansowego i psuje jego dobroć. To po pierwsze. Po drugie jest jeszcze jedna nieprzyjemna rzecz. Jeżeli się pojawia taka pojemność jak tutaj, przepraszam, rezystancja dzielnika, w ogóle się pojawia rezystancja, to po pierwsze rozprasza ona energię obwodu rezonansowego na ciepło, wprowadzając straty. I druga rzecz, to jest jedna wada, druga rzecz, tutaj są zawsze jakieś możliwe pojemności pasożytnicze. Zaznaczam na czerwono. A to oznacza z kolei, że jeżeli tutaj się pojawi po drodze gdzieś rezystancja, po drodze tego dzielnika pojawi się jakaś pojemność, to ten kawałek przesunie fazę, czego w generatorach LC właściwie nie da się znieść. Dlatego, że ten układ pracuje przecież poprawnie wtedy, kiedy jest w rezonansie, czyli to jest wspólna baza, nie przesuwa fazy, wspólna baza nie odwraca fazy, to jest obwód rezonansowy, w rezonansie nie przesuwa fazy, jest faza 0. Faza 0, faza 0. A to coś wprowadza przesunięcie fazy, czy może wprowadzić, na wyższych częstotliwościach gdzieś się objawią jakieś pojemności pasożytnicze i to jest też szkoda, więc bo zsuwamy się. Jeżeli faza się nie zgadza, to na tym dzwonie zsuwamy się z tego miejsca gdzieś tutaj. Trudno powiedzieć, gdzie to zależy, ile tej fazy się tutaj przesunie. To będę jeszcze bardziej szczegółowo wyjaśniał. Więc cała idea tych generatorów, wszystkich trzech, jest taka. Podział trzeba zrobić reaktancjami, pojemnościami, cewkami, transformatorem, bo takie dzielniki, chociaż są trudniejsze w zrozumieniu i trochę w używaniu, mają jedną kolosalną zaletę. Nie wprowadzają strat. Nie wprowadzają strat, ponieważ drugi kondensator może tylko zmienić częstotliwość. Na przykład to jest ten główny kondensator, który ustala rezonans. To jest drugi dodany, duży kondensator, który jest drugim elementem tłumika pojemnościowego. Ale żaden z nich nie pobiera energii cieplnej, nie wypromieniowuje energii elektrycznej w postaci ciepła. Więc czy jest jeden kondensator, czy dwa, nie ma strat. A to znaczy, że nie psujemy w ten sposób dobroci obwodu rezonansowego. I taka idea przyświecała wszystkim tym trzem strukturom, w których albo stosujemy dzielnik pojemnościowy, albo tak jak w Hartleyu stosujemy dzielnik indukcyjny, albo tak jak w Meissnerze stosujemy transformator. Transformator również, dobry transformator, nie wnosi strat. Oczywiście to jest transformator taki WC, prawda? Nie taki transformator sieciowy. Może się składać na przykład z kilku zwojów po jednej stronie i jednego zwoju po drugiej stronie. O, notabene. To jest pierwszy wykład na temat Kolbica, bo w jednym wykładzie bym się w żaden sposób nie dał rady zmieścić, a mam nadzieję, że już przy kolejnym, czy powiedzmy, nie wiem ile jeszcze potrzebuję tych filmów na temat Kolbica, ale pewnie co najmniej jeden. I mam nadzieję, że gdzieś tak za tydzień już się pojawi coś, co dawno planowałem, czyli
taki ćwiczebny kolpic, gdzie będzie, umieszczę go na stronie wurt.pl, gdzie będzie schemat, projekt płytki w KiCadzie i opis tego, jak tego mniej więcej używać. Dla ludzi, którzy chcieliby spróbować zrobić samodzielnie takiego kolpica, żeby nie startowali zupełnie od zera, bo to no, jest duża niestety wtedy szansa na porażkę i zniechęcenie. To, co zrobię, to, co przygotuję, to nie jest lekarstwo na całe zło, nie, nic z tych rzeczy, ale no, powinno być pewnym ułatwieniem, że przynajmniej płytkę ja zaprojektuję, żeby, no, żeby ułatwić Wam uniknięcie błędów prowadzenia ścieżek, bo w generatorach LC, nawet takim prostym kolpicie, to może być poważne utrudnienie. Brak na przykład odpowiedniej masy może taki układ, że tak powiem, pozbawić szans działania, nawet jeżeli wszystko jest w schemacie poprawnie zaprojektowane. No dobrze, to teraz mam nadzieję, że wyjaśniłem, dlaczego dzielniki są zawsze reaktancyjne, ponieważ ani kondensatory, jeszcze raz powtórzę, ani cewki, ani transformator nie pobierają energii cieplnej. Mogą zmieniać rezonans, ale to zawsze da się uwzględnić. Jeżeli dodaliśmy drugi kondensator CR2, coś się nie zgadza z wyliczeniem, no to korygujemy być może LR, ale rezonans tutaj jest taki sam jak zwykle liczony według Thomsona, czyli właściwie tak, CR to jest CR1 razy CR2. To jest, jakby ktoś się pogubił, to jest wzór na połączenie szeregowe kondensatorów, nie równoległe. Rezystory tak się liczy, jak są równolegle, a kondensatory, kiedy są szeregowo. Więc to po prostu częstotliwość rezonansowa to jest i to właściwie jest rezonans, czyli wydawałoby się najważniejsza i jedyna rzecz ważna w generatorze LC. Tu muszę nadmienić, że to, co mówię, może być, nie chcę się sadzić, ale to może być wyjątkowo przydatne, dlatego że z tego, co sprawdzałem, literatura niezbyt chętnie zajmuje się generatorami LC, to jest bardzo trudny temat i te opisy, takie opracowania akademickie, które widziałem, które nawet studenci mi podrzucali, gdzieś tam z Krakowa było takie opracowanie, na które popatrzyłem. Nie chcę nikogo obrazić, ale te opracowania są takie jakby no, akademickie, czyli jest klasyfikacja generatorów, jest wypisanie, jaka jest częstotliwość rezonansowa, klasyfikacja to Kolpitz, to Hartley, to Meissner i można mieć wrażenie, że ma się temat, jakby to powiedzieć, ogarnięty, ale według mnie to jest takie charakterystyczne dla takich, jak to powiedzieć, nazywam to trochę nieładnie, zamknięte szkolne kółko, szkolno-dydaktyczne kółko, czyli uczę czegoś, nie po to, żeby słuchacze skorzystali, tylko po to, żeby może mieli ogólną orientację, a głównie po to, żeby mieć z czego egzaminować. Więc najpierw mówię, Kolpitz ma tak, a Hartley ma tak, a Meissner ma tak. A potem na egzaminie pytam, wytłumacz, czym się różni generator Kolpitza od Hartleya i Meissnera. No i jest egzamin? No jest. Natomiast pożytku z tego takiego efektywnego nie ma, bo dopiero wtedy elektronik ma pożytek z tematu, czy jakikolwiek inny człowiek techniki, niekoniecznie elektronik, kiedy ten temat ma opanowany, kiedy może to zrobić, skorzystać z tego, a nie tylko zdać egzamin. No więc ja mam taką tutaj straszliwą ambicję, żeby Wam przekazać to na takim poziomie, żebyście mogli zrobić Kolpitza i używać go, chociaż uprzedzam, to jest naprawdę bardzo niewdzięczny układ, bardzo trudny, ale jednocześnie atrakcyjny, bo wytwarza sinus wielkiej częstotliwości, co bardzo trudno nadrobić innymi technikami, prawda? No więc,
Zacznijmy od takiej elementarnej teorii. Nie chcę Was przestraszyć, ale to trzeba, niestety trzeba od tego zacząć. Mianowicie od warunku generacji. On się składa z dwóch podwarunków, jeżeli można tak powiedzieć. To jest warunek generacji, w zasadzie warunek generacji dla sinusów. Jeżeli to jest generator typu astabilny i Clusch-Jordan, to tam KU jest wyraźnie większe od jedności, nie tam półtora, tylko przeważnie kilkadziesiąt, ale w generatorach, gdzie jest sinus, muszą być spełnione dwa warunki. Ja to trochę inaczej nazwę. KUK i już zaraz tłumaczę, o co chodzi. Faza 0. Jak się chwilę zastanowić, bez zrobienia wielkiej nauki, to faza 0 oznacza, co to znaczy właściwie ta faza 0? No to znaczy, że między tym węzłem i tym węzłem to jest wyjście. Tu jest dzielnik i po dzielniku tu jest podzielone wyjście, a tu jest wejście. No, faza jest ta sama. Bo inaczej, trudno to sobie wyobrazić, żeby było inaczej, bo no jakby no sygnał musiałby się, nie wiem, pokawałkować, przerwać się, sinus musiałby w jednym miejscu i tworzyć, nagle zacząć w innym. No, musi być tutaj ta sama faza. Więc no to jest warunek taki w sumie oczywisty, trudno się przeważnie nam myśli fazą, mnie też jest dość trudno, ja z fazą jestem trochę tak zawsze słabo, ale tu chyba jest to dość czytelne, czyli no, faza wszystkich tych miejsc jest ta sama. Nie może być tak, że w tym miejscu sygnał ma inną fazę niż tu, ponieważ no, znaczyłoby, że ten sinus gdzieś po drodze jakoś się no wykoleił, no nie rozerwał, no przecież jest ciągły. Więc myślę, że ten warunek jest dość czytelny. A drugi, specjalnie użyłem tutaj tego znaku tożsamy, bo jeżeli wyobrazicie sobie, jak sygnał startuje z generacją, czyli tak, generator jest wyłączony, włączamy go i musimy sobie jakoś wyobrazić, że ten sygnał na wyjściu generatora, powiedzmy, że tu jest wyjście, kolektor jest wyjściem, załóżmy, to jest uproszczenie, ale może tak być, że on się no, nie od razu pojawia w pełnej swojej amplitudzie. Jeżeli generuje ten układ, powiedzmy, amplitudę, bo ja wiem, 2 V, to nie jest tak, że od razu po włączeniu będą 2 V. Więc jak sobie to wyobrazimy, to musimy sobie wyobrazić tak zwaną obwiednię sygnału i ona będzie wyglądała jakoś tak. Ja tu trochę skróciłem sobie rysowanie tych tutaj okresów, przy tym rozpędzaniu się byłoby dużo, dużo, dużo więcej, tu by było bardzo gęsto. Pewnie byśmy w ogóle nie zobaczyli na tle tej obwiedni. Żeby zobaczyć obwiednię, to trzeba tutaj narysować pewnie kilkadziesiąt przynajmniej okresów, a jeżeli nie kilkaset. I no, jakbyśmy umieli zobaczyć na oscyloskopie, jak generator startuje, to najpierw by był mały sygnał i potem by narastał, aż w końcu by zaczął wyhamowywać. I w tym miejscu, o tutaj już, tu jest KU, właśnie to końcowe, równe 1. Bo tu wzmocnienie jest powyżej jedności, dlatego drgania narastają. Ale gdyby ciągle utrzymywało się wzmocnienie powyżej jedności, to ten sinus ciągle by narastał. Jeżeli tutaj już nie narasta i amplituda jest stabilna, to właściwie znaczy dokładnie to samo, że wzmocnienie się ustaliło na poziomie 1. Gdyby było poniżej jedności, no to sygnał by zaczął gasnąć. A jeżeli jest ciągle taki równy, ustalona amplituda 2, załóżmy 2, czy 2,5, czy 2,4, wszystko jedno, jakaś, no to znaczy, że wzmocnienie jest 1. Ale na początku,
jest większy od jedności. Inaczej generator nie mógłby wystartować. Włączylibyśmy go i on by, gdyby jakimś cudem, to jest niemożliwe technicznie, gdyby jakimś cudem od razu miał wzmocnienie 1, no to załóżmy, że wystartowałby z akurat z amplitudą, bo ja wiem, 4 mV, to by miał zawsze 4 mV. A potem przy następnym łączeniu wystartowałby z inną amplitudą, na przykład 20 mV, no to by miał stale 20 mV. Więc najpierw generator musi mieć, to co powiedziałem przed chwilą, jest nierealizowalne technicznie, bo my, a dlaczego jest nierealizowalne? Bo my nie potrafimy uzyskać, regulując, nie wiem, ręką, wzmocnienia równego dokładnie 1. Nie ma takiej możliwości. To tak jakby zażądać, żeby zasilacz, który, prosty zasilacz, który ma dawać 5 V, miał dokładnie 5 V, ani mniej, ani więcej, tylko miałby mieć matematycznie 5,000000. Nie potrafimy? No nie potrafimy. Tak samo nie potrafimy zrobić wzmocnienia, które jest dokładnie równe 1. Ono się musi robić w tym generatorze samo. Tu musi istnieć i zadziałać mechanizm, który spowoduje ograniczenie wzmocnienia. I to jest najtrudniejsza rzecz w generatorach LC. A nie to, jaka jest klasyfikacja, że to jest Kolpitz akurat, bo ma pojemnościowy dzielnik. Ani nie to, jaka jest częstotliwość rezonansowa, że trzeba po prostu policzyć prawidłową wartość pojemności rezonansowej, tej wypadkowej. Ani nawet nie to, że do tego trzeba jeszcze dodać pojemność tranzystora i powiedzmy, że jeszcze pojemności rozproszonych pasożytniczych, żeby uzyskać dokładny wynik. To nie jest, to wszystko nie są żadne trudności. Trudność to jest to, uzyskanie czegoś takiego, że drgania wystartują i osiągną jedynkę, wzmocnienie równe 1, a sygnał będzie sinusoidalny. Bo to jeszcze trzeba pamiętać, że chcemy mieć sygnał sinusoidalny. I teraz, wydawałoby się, na pierwszy rzut oka, gdzie to problem? Przecież jest obwód rezonansowy, zadbaliśmy, żeby miał dużą dobroć, wzięliśmy jakąś nie najgorszą na świecie cewkę, zrobiliśmy specjalnie dzielnik reaktancyjny, żeby nie wprowadzać rezystancjami z dodatkowych strat. Rezystancyjnym dzielnikiem wprowadzilibyśmy straty na rozpraszanie na ciepło. No więc obwód rezonansowy powinien załatwić nam to, że będzie sinus i koniec po robocie. No niestety, moi drodzy, nie. A to dlatego, że po to właśnie robiłem te wcześniejsze wykłady na temat obwodów rezonansowych. To jest obwód rezonansowy równoległy. Jest on pobudzany przez źródło prądowe, którym jest tranzystor T1 i to jest bardzo dobrze. Źródło prądowe dobrze współpracuje z obwodem rezonansowym równoległym. Obwód rezonansowy równoległy musi być pobudzany ze źródła prądowego i najlepiej niczym nie obciążany. Niczym, czyli żadnych rezystancji obciążenia, jeżeli są, to powinny być wyraźnie większe od jego RO, oporu charakterystycznego. Ćwiczyliśmy to na poprzednich filmikach. No więc on rzeczywiście będzie miał te właściwości i będzie miał potencjalnie dużą dobroć pod jednym warunkiem, że tranzystor będzie zachowa się ciągle jak to źródło, jako źródło prądowe od strony kolektora. Od strony emitera to on wcale nie jest fajny, bo emiter tutaj pokazuje omy, dlatego że to jest wejście wspólnej bazy, a więc rezystancja wejściowa tutaj jest do z grubsza REB', czyli bardzo mało. Przy 1 mA raptem to tutaj będzie 25 ohmów, a my byśmy woleli w tranzystorze trochę więcej prądu, to już teraz nie będę o tym gadał, bo to by było za dużo naraz. Ale trochę więcej prądu, bo tranzystor musi być w miarę szybki. Jeżeli mamy pracować na dziesiątkach czy setkach, zwłaszcza megaherców, to żeby tranzystor był szybki, trzeba mu dać trochę więcej prądu. Czyli na przykład 5 mA to jest takie minimum, powiedziałbym, dla typowego tranzystora. To on będzie miał rezystancję wejściową 5 ohmów. Zobaczcie, gdybyśmy wprost podłączyli 5 ohmów do obwodu rezonansowego bez tego dzielnika,
to 5 ohmów to jest skasowanie dobroci całkowite. Na szczęście dzielnik to bardzo dobrze ukrywa, ale to o tym będziemy mówić następnym razem. I można powiedzieć, tutaj to 5 ohmów się transformuje. Gdyby był transformator, byłoby chyba łatwiej zrozumieć. Gdyby był transformator, a nie dzielnik, tak jak w Meissnerze jest, no to ten opór by się transformował przez przekładnię do kwadratu. Tutaj też się transformuje, ale to pokażę Wam na następnym wykładzie. A więc, póki RB', rezystancja wejściowa, tego miejsca to jest RB', czyli powiedzmy przy 5 mA to jest około 5 ohmów, znaczy dokładnie 5 ohmów. Tu RE można by było uwzględnić jeszcze jako równoległą rezystancję, ale to już nie ma znaczenia. Więc no 5 ohmów. Tu jest słabo, ale dzielnik to ukrywa, pokażę później, jeszcze raz powtórzę, jak to działa, że ten dzielnik to ukrywa. Tu jest źródło prądowe, jest ok, ale tranzystor musi być aktywny. Ewentualnie może być sobie zatkany. Zatkany też nie psuje obwodu rezonansowego. Wprawdzie nie działa, ale przynajmniej nie psuje obwodu. Natomiast nie może być nasycony. Tu jest problem. Jeżeli amplituda zacznie rosnąć i nie będziemy potrafili jej zatrzymać na dostatecznie małym poziomie, i ona będzie rosnąć i rosnąć i rosnąć, to w końcu przyjmijmy tutaj jakieś napięcie, żeby było łatwiej myśleć. Załóżmy, że na tym dzielniku jest ustawione 3 V. Jeżeli połówka dolna będzie coraz niżej, to w końcu dojdzie do otwarcia złącza baza-kolektor. Dla napięcia 2,5, dla takiej wartości chwilowej, nastąpi otwarcie złącza baza-kolektor. Tranzystor wejdzie w nasycenie i cała dobroć obwodu zostanie skasowana jak żyletką, ścięta. Więc przy odpowiednio dużym sygnale, jeżeli nie zadziała jakiś mechanizm inny, to dojdzie do tak zwanego ograniczenia, to się tak nazywa formalnie w opisach generatorów LC, można się z tym określeniem zetknąć, ograniczanie kolektorowe, czyli po prostu przez nasycanie. Dolna połówka dotknie, jeżeli tutaj jest jeszcze 2,5 V, to jeszcze nie ma tego problemu, ale jeżeli jest ponad 2, niżej zejdzie ta dolna połówka zejdzie niżej, no to będzie to wyglądało o tak. Nasycający się tranzystor, czyli otwierające się złącze w postaci po prostu diody, no bo to jest złącze PN, utnie ten sinus bez litości, tnąc dolną połówkę, no i nie ma sinusa. A właśnie na tym nam zależało najbardziej, bo po to się robi generatory sinus LC, żeby mieć sygnał sinusoidalny. Jeszcze jest głębsza rzecz w tej chęci utrzymania sygnału sinusoidalnego. Póki obwód LC ma dużą dobroć, to generator ma dobrą stabilność. Nie odjeżdża z częstotliwością. Chyba że obwód sam jest niezbyt dobrze zrobiony, albo na przykład elementy, nie wiem, są wrażliwe na temperaturę. Ale jeżeli obwód rezonansowy jest dobry i nie psujemy mu dobroci, to generator LC ma dobrą stabilność częstotliwości. Oczywiście gorszą niż kwarc, ale no, kwarce są w zasadzie nieprzestrajalne na przykład, a generatory LC owszem. Kwarc można przestrajać tam promile w zasadzie. A to można przestrajać o kilkanaście procent, przynajmniej w przypadku takiego generatora jak Olpizza. Więc ma to swoje zalety, ale żeby z tych zalet skorzystać, nie można dopuścić do ograniczania kolektorowego, bo w tym momencie tracimy zarówno kształt, czystość sygnału, przestał być sinusoidalny, pojawiły się harmoniczne, jak i stabilność. I dlatego musimy wynaleźć tutaj, znaczy musimy umieć zobaczyć mechanizm, który powoduje, że narastanie drgań ma szansę, ale nie obowiązek
zatrzymać się wcześniej i z sygnałem sinusoidalnym, a nie z sygnałem sinusoidalnym obciętym. Jest szansa na to, ale trzeba zrozumieć i umieć skorzystać z tego drugiego mechanizmu ograniczania amplitudy, który się nazywa ograniczaniem emiterowym. Jest dużo trudniejsze do ujrzenia, do załapania, na czym to polega. Jest dużo niestety słabszym mechanizmem niż ograniczanie kolektorowe. Ograniczanie kolektorowe, jeżeli tamto nie zadziała, to kolektorowe zadziała na pewno, na pewno. No ale to już, to nas nie satysfakcjonuje zwykle, więc musimy zrozumieć, jak pracuje to ograniczanie emiterowe i umieć z niego skorzystać. I bardzo subtelnie trzeba poruszać się z tym generatorem, bardzo subtelnie z nim postępować, żeby no właśnie nie doszło do ograniczania kolektorowego, żeby emiterowe zatrzymało, ograniczanie emiterowe zatrzymało narastanie drgań, zanim zacznie się tranzystor nasycać. To właśnie jest główny problem w generatorach LC. Jak zrobić, żeby amplituda nie narastała aż do nasycenia tranzystora, czyli aż do zepsucia sygnału sinusoidalnego, który ma być generowany. No i nagadałem się już, jak widać, prawie standardowe 45 minut. Więc jakby mogę Was tylko zaprosić na następny wykład, na którym będę pokazywał już właśnie, jak zobaczyć, na czym polega ograniczenie emiterowe. No i cóż, na dzisiaj tyle. Powiedziałem już, że powiedziałem już. Postaram się zamieścić taki projekt dla chętnych, ale raczej zaawansowanych, którzy by chcieli się pobawić kolpitsem, gdzie będzie przygotowana płytka, żebyście nie musieli jej robić samemu. Bardzo odradzam robienie kolpitsów czy podobnych generatorów na płytkach, nie wiem, zwłaszcza wtykanych, to po prostu z góry skazany na porażkę i raczej nawet nie na uniwersalnych płytkach lutowanych, które nie mają masy. To musi być płytka z masą, bo w generatorze występują subtelne czasami sprzężenia. Jeżeli jest fałszywe sprzężenie gdzieś obok, poza tym mechanizmem, który tutaj pracuje jako główny mechanizm ograniczania, on jest delikatny, że tak powiem, łatwo go zepsuć, więc nie róbcie na płytkach, raczej nie róbcie na płytkach uniwersalnych, chyba że mają dużo masy. No i cóż, na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że dwoma wykładami, czyli jeszcze jednym wykładem na temat kolpitsa już pokażę Wam całość. To, że jest to trudne, no, nic nie poradzę. Można to mówić bardzo krótko, że wzmacniacz, obwód rezonansowy wyłapujący, powtórzę jeszcze to, co starałem się wykazać na początku, wzmacniacz, obwód rezonansowy, który wyłapuje jedną częstotliwość, krążenie sygnału w pętli, dodatniego sprzężenia zwrotnego, jak startuje generator, to ten sygnał jest mały, to mogą być szumy, ale z szumów obwód rezonansowy wyłapie tylko jedną częstotliwość, ją uwypukli, i ona będzie krążyła w pętli i sygnał będzie narastał. I tutaj można by było zakończyć bajkę, nie wnikając w to, dlaczego on będzie narastał, a potem przestanie. Bo tutaj się by bajka musiała źle nieładnie skończyć, bo no właśnie doszłoby do takich ograniczeń tego typu, bo inaczej, jeżeli ten mechanizm emiterowy, który jest subtelny i taki na w ogóle trudny, by nie zadziałał, to bajka by się musiała skończyć w ten sposób. Narasta, narasta, wszystko jest pięknie, a na koniec nie mamy wcale sinusa, tylko jakąś pokrakę. Dobra, gadam. 45 minut mniej więcej wybiło. Także dziękuję i do następnego razu.